Cześć widzowie. Ja jestem Michał, godlaczekarna cena Jołów, a dzisiaj na stole No cóż, jaki jest z widzi, M4 i jej standardowa kolba czy też jej chińskie wykonanie, które właściwie funkcjonalnie i kształtem nie, ró nie różni się niczym od oryginału, poza tym, że niektóre plastiki są trochę gorzej obrobione, wygl wyglądają jak takie może nieco mniej fajne odlewy. Ale sumarycznie nie ma się do czego przyczepiać, natomiast jeżeli obejrzeliście moje odcinki, w których strzelałem z ceku, no to narzekałem, że ta kolba jest po prostu niewygodna. Ta stopka jest wykonana w całości z twardego plastiku, i szczególnie jeżeli nie ma się na sobie kamizeli albo jakiejś grubszej odzieży. No to to jest po prostu dosyć nieprzyjemne, w połączeniu z tym, że karabin ma e, jednak dosyć krótki system gazowy, który nieco bardziej agresywnie traktuje mechanizmy broni. No to pomyślałem sobie, że to jest coś, co chciałbym zmienić. A drugi powód, e, dla którego chciałbym tą kolbę wymienić, e, znajduje się tutaj czyli to jest e, celownik pryzmatyczny Berisa, e, który bardzo mi się sprawdził, e, kiedy strzelałem e, z niego na Sarze. Nawet do 500 metrów z 556 się udawało strzelać, więc postanowiłem, że testowo założę go na ten karabin. No i e, okazuje się, że jednak e, mimo wszystko współpraca mojego policzka tutaj z baką, z górną częścią tej kolby, bo tu właściwie takiej regulowanej baki nie ma oczywiście, e, no jest niewystarczająca. E, mam tutaj spore problemy w, z osiągnięciem właściwego obrazu. Więc pomyślałem, że po prostu ją wymienię. Na no co ją wymienię? Eee, no tak się składa, że jakiś czas temu w, w ramach różnych projektów u mnie e, w szafie znalazło się takie oto cudo. Jest to kolba MacPula PRS trzeciej generacji. Od razu słyszę już te głosy, że no debil, zakłada kolbę, która jest warta półtora, e, po, przepraszam, po, pół ceny tego karabinu. Czyli karabin z taką kolbą, jego cena wzrosła o 50%. No trochę tak jest, ja ją nie, nie kupiłem. Oczywiście po dzisiejszych cenach. Ponieważ, jak ja tę kolbę kupowałem, to ona kosztowała lekko ponad tysiaka. Dzisiaj niestety taka kolba kosztuje 1500-1600 zł i oczywiście nie jest to najbardziej optymalny wybór do tego karabinu pod względem ekonomicznym, natomiast jest to oczywiście doskonały i bardzo przemyślany produkt, o tym zaraz powiem. Nie będziemy robić żadnych unboxingów, bo ci, którzy są ze mną dłużej, wiedzą, że na tym kanale. Takie rzeczy się nie dzieją, więc pudełko wynocha. Eee, kolbę mamy już rozpakowaną. Montaż jest banalny. Ja ją za chwilę założę i pokażę Wam na czym polegają dobrodziejstwa tego wynalazku, ponieważ no, w oderwaniu od samego karabinka, jeżeli byście konfigurowali sobie jakąś broń na taką DMR-kę, powiedzmy taką no, półsnajperkę, tak? Eee, Ksi, e, rifle, tak taka e, karabin do rekonesansu, e, czyli taki, który powiedzmy sprawdzi się na takie bliższe, ale jednak od czasu do czasu strzeli również i na dalsze dystanse, no to do Aera e, taka rzecz, no to jest e, piękna sprawa. E, a dlaczego? Dlatego, że ma on fantastyczne możliwości regulacji, ale zanim sobie przejdziemy do regulacji, to ściągniemy najpierw starą kolbę. Kolbę oczywiście ściągamy przez wysunięcie jej Maksymalnie do tyłu e, i wyciągnięcie tego e, zaczepu regulacyjnego, jakby ponad, e, ponad jego normalną eksploatacyjną drogę, kolbę mamy ściągniętą. Tak jak widzieliście, ta kolba oczywiście sobie tutaj nieźle lata, e, więc e, no jest po prostu luźna. Zaraz zobaczycie, jak ciasno e, pasuje ta kolba Magpula. E, jedna rzecz, e, której w fabrycznym zestawie nie zobaczycie mianowicie montaż ta część plastikowa którą dopasowujecie do rodzaju tuby bufora jest u mnie podzielona na dwie części ale to dlatego że ta kolba była częścią projektu Sara i po prostu musiałem ją rozciąć to z punktu widzenia montażu i złożenia całości nie ma tutaj absolutnie żadnego znaczenia natomiast normalnie z pudełka ten element wyjmiecie jako jedną całość. On tylko u mnie jest, został rozcięty, dlatego że do tego, żeby założyć odpowiedni adapter, no po prostu tak mi pasowało. Także montaż jest trywialny. Zakładamy tą pierwszą część plastikową w zależności od rodzaju bufora. Macie dwa rodzaje w komplecie: czyli macie na buffer tube rurę typu commercial i macie na milspec, czyli to co ja w tej chwili tutaj założyłem i możecie sobie, w zależności od potrzeb, ten element dopasować poprzez założenie właściwego adaptera. Ja zakładam tamten, który pasuje do milspeca i teraz jest kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, mianowicie przed montażem kolby należy lekko poluzować te torksy, które skręcałem jakby w całość, ponieważ kolba jest tak ciasno spasowana, widzieliście, jak latała tam ta czwórkowa kolba klonowata. Ta kolba będzie tak ciasno spasowana, że bez poluzowania tych śrub. E, o czym zresztą producent e, mówi w, w krótkiej instrukcji, w którą dodaję, e, bez poluzowania tych śrubek, po prostu nie będziecie prawdopodobnie w stanie jej założyć. Nawet mimo poluzowania śrub, ja zdecydowałem, że lekko e, natłuszczę tubę bufora, dlatego że po prostu włożenie jej e, jest no, trudne, bo ona tak ciasno tutaj jest pasowana. Także tak jak widzicie, wsuwam e, kolbę na bufor. Dociskam to wszystko razem, żeby mi się tutaj dopasowało. E, zakręcam to mocowanie do szybko złączki e, bączka. E, jedna strona, druga strona. Skręcam to za pomocą klucza ampulowego. I to właściwie, jeżeli chodzi o montaż, to jest wszystko. Oczywiście muszę dociągnąć jeszcze te śruby, które e, zdołałem rozkręcić. Dlatego, że dzięki temu kolba będzie bardzo ciasno na karabinie się trzymała. Nie będzie miała w ogóle żadnego luzu, to jest kompletnie nowa jakość. Jeżeli weźmiecie sobie dowolne kolby takie rozkładane, no to oczywiście kolba, która jest nazwijmy to taka półstała, no będzie no, tutaj, tutaj nie, ma, tutaj nie ma między lowerem a kolbą po prostu żadnego. Absolutnie luzu. I jak już mamy taką kolbę zamocowaną. To możemy sobie zobaczyć, jakie tutaj są dobrodziejstwa. Mamy sobie takie dwa duże pokrętła. One są wykonane z aluminium, więc to jest no, mega takie porządne wrażenie, sprawia kiedy to wszystko obsługujecie. Są dosyć dobre zapadki, które pewnie z dużym oporem, ale jednocześnie łatwo to regulować, przesuwać bakę sobie na wysokość, tak żeby oczywiście mieć pewny spaw policzkiem tutaj, pewne zespolenie. Policzka z kolbą, po to, żebyście mieli zawsze powtarzalny skład do przyrządów, które macie. W moim przypadku jestem w stanie polikiem zaprzeć się dosłownie samym rogiem kości policzkowej. Także ten, ten skład jest po prostu mega powtarzalny, kiedy sobie już prawidłowo uregulowałem. To jest pierwsza część, którą możecie regulować. Druga część, którą możecie regulować, jest to oczywiście długość samej kolby. Za pomocą tego pokrętła możemy tylną część stopkę po prostu wykręcać. Jeżeli by wam było mało, to są dostępne stopki, które umożliwiają albo skrócenie, albo wydłużenie tej części. To w odróżnieniu do tego plastiku, który wam pokazywałem, jest mega taka elastyczna, tam jest jakaś taka komora prawdopodobnie powietrzna guma, więc tutaj to jeżeli chodzi o przenoszenie na strzelca jakichkolwiek wstrząsów w wyniku pracy mechanizmu broni, to w ogóle ten efekt no, tutaj zupełnie nie istnieje. Jest jeszcze trzecia regulacja. Którą będzie mi trochę trudno pokazać, ale spróbuję powiedzieć Wam o co chodzi. Jest to coś, co doszło w kolbie PRS trzeciej generacji. Mianowicie, stopkę możecie również wychylać na boki. Także, w razie czego, jeżeli byście mieli problem z właściwym dopasowaniem jej do pozycji w dołku strzeleckim, to jesteście w stanie tę kolbę również wychylać, podnosić do góry i opuszczać. Zaraz spróbuję poluzować śruby, które ją tutaj trzymają, i pokażę Wam, jak ta regulacja wygląda. I teraz, kiedy już poluzowaliście śruby, możecie sobie zrobić następujące ruchy: możecie wysunąć stopkę do góry, i to dosyć sporo. Zobaczcie, na jak dużą e, odległość możecie posunąć stopkę do dołu, ale na tym nie koniec, ponieważ stopkę możecie również. Wysuwać w płaszczyźnie horyzontalnej, włącznie ze skręceniem jej, na przykład w tej pozycji, w takiej pozycji, możecie sobie tak ją dopasować, że tak naprawdę ona po prostu będzie Wam sama wchodzić w dołek. Dla mnie, akurat ta pozycja taka centralna okazała się najlepsza. Ona mi się tak zapiera o obojczyk, że no nie ma takiej możliwości, że ja ten karabin w zły czy w niepowtarzalny sposób się do niego złożę. Tak jak widzicie, jest całkiem sporo możliwości regulacji. No, tak jak mówiłem, cena tej kolby jest również odpowiednio duża. Natomiast zwróćcie uwagę, że w 2020 roku pojawiła się jej młodsza siostra. Nazywa się ona PRS Lite. I ona jakby ma dwie cechy: bo ona jest light pod względem masy, ponieważ ona ma tutaj takie wycięcie, wybranie. W związku z czym sama kolba jest fizycznie lżejsza. A po drugie, jest light pod kątem ceny, dlatego że ona kosztuje. Około połowę tego, co kosztuje ten normalny, pełny PRS trzeciej generacji. Przy czym zapewnia w zasadzie te same regulacje, chyba nie ma tej regulowanej stopki, o ile mi się wydaje. Nie wiem, czy to nie jest opcja, którą można dokupić. Zdaje się, że domyślnie tego nie ma. Także tak wygląda, moi drodzy, kolba PRS trzeciej generacji, zamontowana na karabinie typu AR, Aero podobnym. Sami widzicie montaż, to jest po prostu banał. Luzujemy i dokręcamy te śruby. Po drugiej stronie mamy, mamy co najmniej dwie lub trzy możliwości zaczepienia pasa nośnego. Także bardzo wielofunkcyjne i naprawdę dobrze umożliwiający dobre dopasowanie do strzelca składu broni. Tak to wygląda, moi drodzy. Kolba na razie na erze zostaje, trochę z niej postrzelam, pewnie na jakimś filmie się jeszcze pokaże. To wszystko w tym odcinku, cześć.